Hejka, witajcie na moim kanale Hey to Judy. Zmieniłam nazwę, więc teraz nie wpisujecie Judith Adventures, tylko Hey to Judy. Idę na kobiecką ścieżkę i zapraszam na nowy film. Ile jeszcze? Nie maruj, tylko idziemy pod górę. Chodź i będziemy opowiadać po drodze, co było. Mieliśmy kontrol w autobusie, to jest po pierwsze, tak? Kontrolowali bilety? Nie, Maruś, tylko chodź. Idziemy pod górę i trzeba drałować. Mamy jeszcze jakiś kilometr do przejścia. Wysiedliśmy na przystanku autobusowym, który nazywał się, pamiętasz jak? Jak? Wygoń? Przegoń. Czyli po prostu ktoś mógłby nas tam przegonić, tak? Wszyscy siebie przeganiają. No i dobra. I wysiedliśmy tam i musimy iść teraz. Idziemy, wzięliśmy sobie mapę GPS, żeby wiedzieć jak przejść. GPS, dobrze, mów po angielsku. Chcesz nagrać film po angielsku? Nie. Jak nie? Może nagramy? No nie. I musimy iść zgodnie z mapą, to jak nas prowadzi. Idziemy pod górę. Dasz radę? No może. Dobra. No to iść przede mną. Wychodź. Dobra, dajesz radę. Idziemy alejką teraz, tak? Tak, ale musiałam na toaletę. Dobra, chodź. Dobrze, teraz Judytko, taki mały wjazd na wywiad, ale chodź, idziemy. Ale gdzie? No idziemy na górę, na kopiec, ale wywiad jeszcze. Powiedz... To jest kopiec niby. No jeszcze nie, tam będzie u góry. Powiedz mi teraz, dlaczego zdecydowałaś się zmienić nazwę swojego kanału na Hey to Judy? Dlatego, że mi się tamto nie podobało. No, nie podoba ci się? Była ładna nazwa Judyta Adventures, ale nie. Przyszedł czas na zmianę po prostu, tak? Bo ja nie chciałam mieć nazwy po angielsku. No dobrze, rozumiem. I teraz będziesz miała Hey to Judy, to już będzie tak bardziej po polsku, tak? Tak. Dobra, cieszysz się? Tak. Okej, biegnij. Oczywiście przed wejściem na kopiec Kościuszki Judyta musiała znaleźć... Co znaleźć? Lat zabaw. Lat zabaw, tak. I się musisz powspinać trochę, tak? Dobrze. No to schodź i szukamy wejścia, żebyśmy tam weszli dzisiaj. Nie, no ja jeszcze muszę kilka atrakcji tutaj będę próbować. No to próbuj kilka atrakcji, idziemy. Dobra. Jakieś 100 tysięcy atrakcji jeszcze. No, 100 tysięcy, ja ci dam 100 tysięcy. Poskakaj to. Chodź, idziemy na kopiec. No dobra. Chodź, idziemy na kopiec. Już dobra, idą. Judytko, idziemy na samą górę, nie boisz się wyjść? Nie. Pamiętam, że jak byliśmy kiedyś, byłaś jeszcze taka troszkę mała, to trochę się bałaś wyjść na górę i musieliśmy się wrócić. I teraz którędy? No chyba nie tędy, co jest zagrodzone, tylko musimy iść drugą stroną. No i co, Judytko, co robimy dalej? Schodzimy. Dlaczego? Bo ja dalej nie widzę. Złapał nas lęk wysokości? No troszkę. Kogo większy, kogo mniejszy, jak sądzisz? No ciebie trochę większy. Naprawdę? No tak, bo dopiero jesteśmy w połowie, no i mnie dopiero teraz złapała, ciebie to już tam, o, od początku prawie, tak? No. Tu by było wszystko dobrze, jakby to były jakieś takie barierki, ale ja normalnie jak widzę tą przepaść, to nie mogę po prostu. Ja też, nie? Wydaje mi się, że spadnę zaraz. A tobie? No też. Też ci tak wydaje? Tak trochę. No widzisz, no więc co robimy w takim razie? Co? Bo tak naprawdę. No, wchodzimy teraz na taras. Tata się bał wejść na kopiec Kościuszki, więc musieliśmy
zejść, no i teraz idziemy na taras. A ty się też troszkę bałeś na początku, ale później przełamałeś lęk wysokości, tak? No i chciałam iść dalej. Chciałeś iść dalej. Mieliśmy drugie podejście, ale no niestety... Tata się dalej bał. Tak, a idziemy teraz na taras i wrócimy zaraz. Zarzumowało ci się. Jesteśmy teraz na tarasie i... Uciekam na mojego goferka. Czekasz na goferka. Jeszcze pokażemy za chwilę widzom, jaki jest widok z tarasu, tak? Okej. Jeszcze siedziałam na wysokim krześle. No to później siądziesz na nim jeszcze raz i pokażemy. Cześć. Siedzisz na takim krześle widokowym, tak? No fajne krzesło, dobra. Ale tutaj może się zmęczyć człowiek, fajny... jak se usiądzie, to tak? Jak to się może zmęczyć, bo to widzę, że jest takie... Ładny widok? Tak, ładny. Okej. Złaś. Może będzie gofer za chwilę dla ciebie. No chyba. Ale masz gofra, co? Dobry. Będziesz raz kosztowała, tak? No to smacznego. Judytko, wracamy do domu, tak? Tak. No to dobra, zmęczona jesteś? Tak. Dobre były gofry? Znaczy gofer jeden. Tak. Bo ja gofra nie jadłem. Ja sobie wziąłem coś do picia. A powiedz mi teraz taką rzecz. Jak ci się podobał widok z tarasu? Spoko. Wygodnie się siedziało na krześle? Tak. Tylko jakaś łajza zostawiła tam rozbitą butelkę albo coś, bo tam były szkła koło tego krzesła i trzeba było uważać, tak? Tak. No więc właśnie. Jak byś to skomentowała? Co byś powiedziała ludziom, którzy śmiecą tak, chodzimy tędy schodami w dół, którzy tak śmiecą, zostawiają jakieś butelki rozbite, co byś im powiedziała? Gdzie wiewiórka? Pokaż. Tam. O, już idziemy do niej, chodź, czekaj. Zaraz biegniemy do niej. Gdzie ona jest? Tam gdzieś koło drzewa? Tam, za drzewem teraz jest. Za drzewem teraz tam jest? Ale jest na drzewie. Jest tutaj, jaka Basia. Zobacz, jaka Basia, jaka wiewiórka. Jaka śliczna. Ojej. Gdzie jest wiewiórka? Poszła na drzewo tam wysoko. Poszła, ale chyba ją chwyciłem na kamerze. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Przynajmniej coś ją było widać. Tak mi się coś widziało. No dobrze, no fajnie. Patrz, no bo tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie mogą być i wiewiórki, jakieś inne zwierzęta, to ale jest... Ale nie mogą być niestety wilczki. A wilczki? Ty lubisz wilczki? Kocham! Lubię dla wilczka. No dobrze. A jak robią wilki? Brawo, pięknie. Dobra, mój mały wilczku, idziemy w takim razie na autobus. Tak robią małe wilki, a duże to robią... Okej, mały wilczku i duży wilczku, chodź, idziemy na autobus. Okej. To pa! Widzimy się w następnym filmie. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. To pa! Hagiwagi wam już powiedział, co mi miał powiedzieć, a ja teraz wam tylko mówię, że pa pa i widzimy się w następnym filmiku.